Czyli Boże, coś Wam powiem. Czym jest ludzka wolność? Jest wielką niewiadomą, bo nie wiemy, dokąd ona nas zaprowadzi. Korzystając z tego przywileju, możemy samemu Bogu powiedzieć nie. Możemy odrzucić dobrą nowinę, która nie wciska się w nasze życie siłą, ale oferuje nam siebie jako wskazanie na życie. Bóg szanuje naszą decyzję, jednak odpowiedzialność spoczywa na nas. Biada, które dziś wybrzmiewa w Ewangelii, jest słowem przestrogi. Jest jak światło ostrzegawcze na drodze, że coś za nim stoi, co zagraża naszemu życiu. Powiedzmy sobie szczerze, że miasta Bethsaida, Korozain, Kafarnaum dostały tak wiele od Jezusa, zachowują się jak człowiek, który poszukuje czegoś, lecz nie określił, co to ma być. Mieszkańcy przyglądali się i słuchali Jezusa, ale nie widzieli w nim nikogo więcej niż tylko wędrownego nauczyciela i uzdrowiciela. My często gonimy za czymś nowym albo wręcz domagamy się spektakularnych darów od Boga. Zapominamy, że On nas tak naprawdę przynagla do zmiany swojego serca, myślenia i życia. Każdy prorok przed Jezusem mówił do ludzi: nawróćcie się, bo zginiecie. I wielu nic sobie z tego nie robiło i w dalszym ciągu nie jest zainteresowanych takim ruchem. Człowiek nie rozumie Boga. Ale jest też tak, że wielu z nas pragnie miłości, pragnie Boga, bo to On jest miłością. Ale Jego przychodzenie do nas i nasze otwieranie się na Niego nie dokonuje się łagodnie, bez jakiegoś oporu. Doświadczamy przeciwieństw ze strony innych, z powodu trudnych do zrozumienia okoliczności życiowych. Święty Ignacy Loyola nauczał, że największym wrogiem w naszej zmianie jesteśmy my sami. Nasz grzech, nasze nałogi i wszelkie nieuporządkowane przywiązania. Jest wiele sytuacji, kiedy podejmujemy decyzję o zmianie czegokolwiek dopiero wtedy, gdy już dojdziemy do muru, z konieczności. I ten szacunek do Boga, do naszej wolności raczej nam przeszkadza, bo chciałoby się, żeby to On coś za nas zrobił. Żeby przestawił nas na inne tory jak wagonik kolejowy. Gdy Bóg nas stawia w trudnej sytuacji, niczego za nas nie robi. Jak więc odmienić swój los? Jak dojść do miłości i odkryć ją wokół mnie i w sobie samym? Ojciec Jacek Sali podpowiada, że owo biada Pana Jezusa znaczy mniej więcej tyle. Nie jest czymś obojętnym, czy my w Niego uwierzymy, czy też Go odrzucimy. Od tego zależy nasze życie wieczne albo wieczna zguba. Uwierzyć zaś w Pana Jezusa to znaczy przyjąć Go w Kościele, bowiem wiara to nie jest coś subiektywnego. On po to założył Kościół, żebyśmy mogli w Niego wierzyć prawdziwie. Nawrócenie polega na tym, by miłość stopniowo przezwyciężała w naszym życiu egoizm, a ten proces nigdy nie dobiega końca. Ktoś podał prostą receptę. Bez tarcia nie ma ciepła, bez tarcia nie ma miłości. Nie ma tarcia, nie ma ciepła, jest święty spokój. Ale czy jest pokój serca?